Proszę panią, orby nie istnieją. To zwykły kurz, co świeci w lampie błyskowej na zdjęciu. O, ale za przyjazd i tak należy się 200... Ale możemy się też dogadać inaczej. Najpierw dogadajcie się z tymi tam. Na nich za mną! Orby? Nie wierzę. Uwierzysz, jak będziesz zbierał zęby z podłogi! Ło cholera, co zrobiłeś Szczepanowi? A co się stało? Mariusz, muszę ci coś powiedzieć. Wcale nie jesteśmy nieśmiertelni. Co prawda żyjemy dość długo, 3-4 lata, ale potem koniec. Do piachu. Jak się pewnie domyśliłeś, dość łatwo nas zabić. Wystarczy strzał ze strzelby albo uderzenie butem. Żegnaj, przyjacielu. Co złego, to nie ja. Oprócz tej karteczki, co miałeś na plecach z napisem kopnij mnie w dupę, to akurat była moja sprawka. Szczepan, kula pomieszała ci zmysły chyba. Orby nie są nieśmiertelne akurat. Piotrek, może jeszcze pan mówił, że jesteśmy nieśmiertelni, ale jakoś nie uśmiecha mi się dostać taką klepką na muchy. To co robimy? Przeczekajmy za dymę na balkonie, a przy okazji zajarajmy. Namówił! Udało się, to był ostatni. No to ten, to tak jak mówiłem, należy się 200, no chyba, że chce pani z fakturą, ale to się nie opyla. Właśnie, panie Bogdanie, tu jest mały problem, bo mam tylko... Właściwie to nie mam pieniędzy.